pamiętam te buciki, które Krisek dostał w prezencie i wydawało mi się być takie ogromne, a potem zanim się zorientowałam, to już były za małe. Z tą grzechotką spędzał naprawdę długie godziny każdego dnia. I kręcił, ale się jaraliśmy jak kręcił. O matko! Skarpetunia! Ten rozmiar! Nadal były dla niego za duże. Jezu, nie wiem na co by mu to teraz weszło, ale bynajmniej nie na stopę. Ponad rok temu zostałam mamą i te ponad 365 dni to był cudowny czas pełen wzruszeń, nowych przygód. Pewnie każda mama wie, o czym mówię. No więc dziś trochę Wam o tym pierwszym roczku z dzieckiem poopowiadam. Zapewne te pierwsze chwile z dzieckiem dla każdej mamy są takie najbardziej magiczne, ale też te pierwsze rzeczy budzą najwięcej emocji. Na początku budzą te emocje, jak się to wszystko kupuje, a potem jak już dziecko wyrośnie i jest takim biegającym bąblem, to człowiek myśli, Boże, kiedy on tak urósł? No i te malutkie rzeczy zostają z nami i tak fajnie jest sobie czasem na nie popatrzeć i powspominać. Na pewno macie takie rzeczy, z którymi no nigdy nie chcielibyście się rozstać, bo podchodzicie do nich z ogromnym sentymentem. Ja tutaj wzięłam kilka rzeczy ze sobą, które są no, takie dla mnie wyjątkowe. Na przykład to jest dresik, który Krisek miał na sobie, jak robiliśmy pierwszą wspólną sesję do gazety. Miał chyba wtedy 2 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o takie rzeczy dla maluszków, to pamiętam te skarpeteczki. Akurat te są bardzo grube i ciepłe, ale Krisek był bardzo malutki i musiałam na maksa dbać o to, żeby utrzymywać mu dobrą temperaturę ciała, więc musiałam go dosyć grubo ubierać i panie właśnie zwracały mi uwagę, żeby miał ciepłe skarpetki. Pamiętam też tę czapeczkę i jak dostałam ją w prezencie i jak ją dostałam, sobie pomyślałam, Boże, jaka ta główka jest malutka, żeby weszła w tą czapkę. A potem byłam w totalnym szoku, jak Krisek się urodził, okazało się, że ona jest na niego za dużo. Ale właśnie dzięki temu, że ją się wiąże, to można ją było troszeczkę regulować, więc to jest jedna z pierwszych czapeczek, która niedługo po urodzeniu zaczęła na Kriska być dobra. No i w ogóle to jest takie niesamowite, jak się zmienia perspektywa, bo jak dziecko się rodzi, jest takie mini-mini i te buciczki właśnie, które dostał w prezencie, pomyślałam sobie, Jezu, będzie miał kiedyś taką wielką stopę? A potem nawet nie wiem kiedy to się wydarzyło, że mówię, jej, w szafie miałam takie piękne buty dla Kriska, to jest dobry moment, żeby je ubrać. Patrzę, za małe. Więc naprawdę nówka sztuka nieśmigana. No i w ogóle Krisek jest takim dzieckiem, który uwielbia książeczki, ale nie lubi jak biorę książkę i mu czytam po prostu jakąś taką długą bajkę, nuży go słuchanie i w ogóle jakby jego celem jest dostać się do książki i ją rozerwać, ale bardzo lubi książki, które po prostu może sam sobie przeglądać, dotykać. To jest jedna z jego pierwszych książeczek, którą bardzo lubił. I właśnie ta książeczka, jak widać, jest tutaj pogryziona, odgryziona, ale on totalnie kocha zwierzątka, więc wszystkie książeczki ze zwierzątkami to jest to, na co szczególną zwraca uwagę. I to była taka jedna z pierwszych jego książeczek ulubionych. Teraz, znaczy nie teraz, już od dawna grana jest książeczka z Kubusiem Puchatkiem, kocha Kubusia. I ta książeczka była w ogóle super, bo najpierw była kontrastowa. I tak właśnie mówią, że ta książka rośnie razem z dzieckiem, bo po drugiej stronie już to jest bardziej zaawansowana sytuacja. I Krisek mnie ostatnio tak zaskoczył, zaraz Wam pokażę dlaczego. Boże, on już jest duży i mądry. Każda mama tak mówi o swoim dziecku chyba. Ale tutaj jest ten obrazek i Krisek pokazał mi na tym obrazku ostatnio rybkę, ok? Widzicie tu rybkę? Ja jej nie widziałam przez 5 minut, a ona jest tu w ogóle. I on ją pokazuje, mówi, że tu jest rybka. I dużo czytałam o tym, jak ważne jest puszczanie dzieciom muzyki klasycznej, ale tak sobie myślałam, Jezus Maria, cały dom po prostu przez 3 godziny dziennie z muzyką klasyczną, to może być nie do wytrzymania. I znalazłam takie właśnie świetne książeczki, które przybliżają dzieciaczkom muzykę klasyczną. Każda książka ma utwory danego kompozytora. Krisek ma kilku kompozytorów, ja akurat szczególnie lubię Vivaldiego, bo jak sama byłam dzieckiem, grałam na fortepianie, to szczególnie lubiłam właśnie jego kompozycje. I, czekajcie, włączę. I tutaj na przykład włączamy na wiosnę.
dziecko ogląda każdą stronę, sam sobie naciska na nutkę, sam puszcza muzyczkę. No i uwielbia, uwielbia, uwielbia to robić. I... La 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 la. Brawo! Pięknie! Ja myślę, że często jest taka sytuacja, że mamy już te wszystkie rzeczy, które są takie sentymentalne i w ogóle chcemy je mieć w swojej pamięci na dłużej, to mamy problem z tym, co z nimi zrobić, w czym je trzymać. Ja na przykład nie chciałabym ich wynosić gdzieś do piwnicy, bo to nie jest fajne. I znalazłam bardzo fajną rzecz. Znalazłam takie pudełeczko, które można sobie spersonalizować. I do tego pudełeczka można powkładać różne rzeczy. Oczywiście możecie do niego włożyć zdjęcia, ale to też jest pomysł, żeby właśnie wpakować tu pierwsze skarpetki, buciki, czapeczkę, śpioszki, może być pierwszy smoczek, żeby mieć zawsze te rzeczy zachowane w taki bardzo estetyczny sposób. I no ja zrobiłam akurat tutaj zdjęcie Chriska, napisałam roczek Chriska i w ogóle to pudełeczko właśnie przygotowałam sobie z okazji jego roczku. I jeżeli chodzi o te pudełeczka, to możecie zaprojektować ten front w taki sposób, jak Wam się podoba. To jest świetna rzecz. Ale chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo fajnej rzeczy, którą właśnie zrobiłam na Empik Foto z okazji pierwszego roczku Chriska. I to jest taka fotoksiążka. Dlaczego ją zrobiłam? Pewnie każda mama, też wielu tatusiów, ma w swoim telefonie milion zdjęć i filmików swojego dziecka. Przynajmniej u mnie większość pamięci jest zajęta Chriskiem, no bo jakby jest tyle momentów, które chcemy utrwalić i które nie mogą nam umknąć. I teraz też mamy taką kulturę obrazka, więc wszystko nagrywamy, tak? Mamy telefon pod ręką cały czas, więc cały czas nagrywamy. I to jest super, bo te dzieci rosną w takim tempie, że no, ja nie pamiętam, kiedy Chrisek wchodził w te buty. Więc to ma swoją ogromną wartość i jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony mam takie poczucie, że przy tym milionie zdjęć one często są takie, wiecie, nieuchwytne, wirtualne. I fajnie jest od czasu do czasu, przynajmniej przy okazji jakiejś okazji, te zdjęcia zmaterializować, czyli wydrukować. I zrobienie sobie właśnie takiej fotoksiążki jest świetnym pomysłem. Jak ja na początku myślałam, Boże, fotoksiążka, to od razu wpadło mi do głowy, to mi zajmie wieki, nie mam na to czasu. Ale na stronie Empiku są tak naprawdę gotowe szablony do zrobienia tej książki, więc musicie jedynie zuploadować Wasze zdjęcia, to zajmuje dosłownie sekundę. Znaczy, jeżeli macie więcej czasu i w ogóle jakąś taką smykałkę graficzną, to możecie tę książkę zupełnie zrobić po swojemu, nie korzystając z żadnych gotowych pomysłów. I tak oto powstała moja książka. Jak widzicie, zdjęcia możecie tutaj wrzucać bez znaczenia, czy macie pionowe, czy poziome. Ułożyć je możecie wedle swoich preferencji. Te tła oczywiście mogą być bardzo różne, więc to jest tak naprawdę tylko Wasza inwencja twórcza. Musicie również podjąć decyzję dotyczącą papieru. Papier może być taki grubszy, fotograficzny albo kredowy, on jest wtedy cieńszy. Ja mam papier kredowy. On jest tańszy, ale powiem Wam szczerze, że jest bardzo, bardzo ładny. Na przykład nie mogę powiedzieć, tani, słaba jakość. Nie, jest naprawdę super. No ja akurat kocham zdjęcia i uważam, że to jest super pamiątką. A sytuacja u mnie jest taka, że z moim dzieckiem milion zdjęć ma mój mąż, bo ja im ciągle te zdjęcia robię i milion zdjęć ma Chrisek sam, a nikt nie robi mi zdjęć z dzieckiem, więc jak jest właśnie taka okazja, że na przykład ja jestem na jakiejś sesji, no to jest dla mnie największa wartość, że wpada Chrisek i mam chociaż kilka fotografii z nim, bo po prostu jako matka jestem poszkodowana. Natomiast jak moja mama zobaczyła taki album, to powiedziała od razu, też taki chcę, nie chcę tylko tych zdjęć w telefonie. I w ogóle mam wrażenie, że dla
szczególnie osób starszych, właśnie babć, waszych dzieciaczków, to te zdjęcia, które są wydrukowane, to są zdjęcia, które faktycznie są, a nie coś tam w telefonie. Moja mama i mój tata zawsze mówią, co ty masz miliony zdjęć w telefonie, to nie ma znaczenia. Więc oni uwielbiają właśnie dostać coś, co fizycznie mogą pokazać innym, znajomym, pochwalić się, przejrzeć sobie, posiedzieć wieczorem przy kominku i pooglądać wnuczka. No to są bardzo miłe, miłe rodzinne chwile i właśnie taki album skłania do refleksji, wzruszeń, więc uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł na zachowanie wspomnień. No i teraz jak miałabym Wam troszeczkę jeszcze o Krisku poopowiadać, no to tak, Krisek urodził się super malutki, a teraz jest super dużutki i rodzice, którzy znają się na rozmiarach ubranek dla dzieci, na pewno zrozumieją, że Krisek jest dużutki, gdyż w swoim wieku roku nosi ubranka na 86 albo nawet 92, okej. Więc ja pamiętam, że jak on się urodził, ja powiedziałam tej położnej, Boże, proszę Pani, on jest taki mały. A ta Pani powiedziała, niech się Pani nic nie martwi, te małe rosną najszybciej. Oni gonią tych większych. I naprawdę on rósł w błyskawicznym tempie. Ja musiałam te ciuszki wymieniać co chwilę, bo co chwilę te śpioszki były za malutkie, spodenki za krótkie. Ja też nie chciałam, żeby dziecko miało dyskomfort, że coś go ciśnie, gniecie. Więc non-stop po prostu większy rozmiar, większy rozmiar, większy rozmiar. Oczywiście pewnie jak każdy rodzic mam masę ubranek, których Krisek nigdy nie ubrał. Tak naprawdę jak moja mama opowiadała mi o tym, że Boże, dziecko, tyle ubrań kupujesz, on połowę tego nie założy. Myślałam sobie, moje dziecko nie założy? Dobra, mama miała rację. Jeżeli chodzi o pieluszki, no to rodzice znają się na rozmiarach pieluszek, no to my jesteśmy na piątce. Krisek ma już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć ząbków takich, które wyszły mu już w całości i siódmy trójeczkę u góry po prawej stronie, którą już widać, więc przebiła się przez dziąsełko, więc ma sporo ząbków. Boi się jeszcze zupełnie sam chodzić, natomiast sam stoi i jak złapie za rękę, to biega jak szalony, ale śmieszne jest to, że on tak naprawdę widzę, że bardziej dla takiego komfortu psychicznego i takiego bezpieczeństwa w głowie potrzebuje tej ręki, bo jak ja mu daję rączkę, to jest taki luźny paluszek, a on tylko po prostu go trzyma i biegnie z nim, więc myślę, że od tego chodzenia jesteśmy dosłownie o włos. Tak jak mówiłam i pokazywałam te książeczki muzyczne, no to Krisek jest super muzykalny i w ogóle umie naśladować dźwięki i pięknie śpiewa. Do niedawna myśleliśmy, że piszczy, okazało się, że śpiewa. Jeśli chodzi o sukcesy takie nasze rodzicielskie, to Krisek, jak miał 8 miesięcy, pierwszy raz powiedział mama. I tak cały czas mówi mama. Dużo mówi, bardzo dużo różnych tam sylab sobie mówi, jeszcze to nie są wielce złożone słowa, ale po rodzicach jest gadatliwy. No dobra, słuchajcie, pewnie jak każda mama mogłabym o swoim dziecku opowiadać w nieskończoność, ale nie chciałabym Was już dłużej zanudzać. Mam nadzieję, że Wy macie równie dużo ciekawych przygód ze swoimi dziećmi. Chętnie poczytam o Waszych historiach, możecie pisać o swoich przeżyciach i doświadczeniach z dzieciaczkami oczywiście w komentarzach. Bardzo Was do tego namawiam. No i cóż, zachęcam Was do tego, żebyście też tak powspominali troszeczkę, jak to było, jak Wasze dzieci były małe, bez znaczenia w jakim wieku są teraz, bo to są naprawdę cudowne momenty. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.